Energia atomowa to nie tylko elektrownie czy bomba. To także kosmos i medycyna. Czy wiesz, że w Polsce od lat działa reaktor atomowy, który tworzy izotopy na potrzeby medycyny nuklearnej? Ale czy mógłby on wyprodukować także materiały rozszczepialne potrzebne do zastosowań kosmicznych? Jak NASA chce zbudować jądrowy napęd rakietowy? O tym rozmawiałem z inżynierem Maciejem Lipką, który pracuje w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu We Need More Space. Dziś mam wyjątkowego gościa, jest nim inżynier Maciej Lipka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Sierku. Witaj serdecznie. Dzień dobry, cześć. Proszę, przedstaw się, opowiedz naszym widzom i słuchaczom trochę o sobie. Co robisz, czym się dokładnie zajmujesz? Zajmuję się reaktorami jądrowymi, zarówno badawczymi, jak i tymi, które wytwarzają energię elektryczną przez różne procesy, technikami jądrowymi, optymalizacją wykorzystania reaktorów do różnych celów niezwiązanych bezpośrednio z energetyką, czyli wytwarzanie ciepła, wytwarzanie radiofarmaceutyków, testowanie nowych technologii i poza tym również obliczeniami bezpieczeństwa i obliczeniami, jak te reaktory jądrowe można wykorzystać, żeby nam dostarczały czystą energię elektryczną. Ja myślę, że energia atomowa to oczywiście wszystkim kojarzy się, oprócz bomby atomowej jeszcze, to oczywiście z elektrowniami atomowymi i te w najbliższej przyszłości w Polsce powstaną, ale wydaje mi się, że stosunkowo niewiele osób wie, że energia atomowa jest już teraz w Polsce wykorzystywana i że mamy działający reaktor atomowy właśnie w Świerku pod Warszawą, tam gdzie pracujesz. Czy mógłbyś więcej trochę opowiedzieć o tym reaktorze i do czego on jest właśnie wykorzystywany? Tak, oczywiście. To jest reaktor Maria. On pracuje od 1974 roku, 20 parę kilometrów od Śródmieścia Warszawy. Przed Marią mieliśmy Ewę. Ewa była zbudowana w 1958, działała od 1995. Oprócz nich dwóch mieliśmy jeszcze 5-6, zależy jak to liczyć, takich malusieńkich zestawów krytycznych, czyli naprawdę malutkich reaktorów wykorzystywanych do szkolenia. Maria nie produkuje energii elektrycznej, wykorzystujemy ją przede wszystkim do produkcji radionuklidów medycznych, czyli takich specjalnych substancji, które poprzez promieniowanie pozwalają nam leczyć różne choroby, wykrywać różne choroby. Maria jest jednym z największych producentów tych substancji na świecie. Wykorzystujemy ją też do różnych badań wymagających promieniowania neutronowego. I to są przeróżne badania materiałowych, przez takie dotyczące naprawdę podstawowych zastosowań fizycznych, po jakieś takie bardziej w kierunku applied science, jak na przykład archeologia czy biologia, biomedycyna. Mhm. Czyli reaktor Maria, to chyba Maria pochodzi od Marii Curie Skłodowskiej, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to jest po Skłodowskiej, to też jest najprawdopodobniej, no bo tego niestety nie wiemy do końca. Maria jest oparta w swojej konstrukcji w dużej mierze na takim radzieckim reaktorze MR. No i MR, Maria Curie Skłodowska, zapewne stąd to się właśnie wzięło. Mhm. Czy zatem reaktor Maria jest takim reaktorem, jaki moglibyśmy zobaczyć w elektrowni atomowej, ale po prostu nie produkuje energii elektrycznej? Inżynier w takiej sytuacji, a ja jestem inżynierem, odpowiada i tak i nie, bo Maria jest oczywiście reaktorem jądrowym, podstawy fizyczne działania są takie same, ale ma nieco inną konstrukcję. Tak? Pracuje na dużo niższych temperaturach, bo w elektrowni jądrowej w rdzeniu reaktora, czyli w tej części, która faktycznie zawiera paliwo jądrowe, mamy tak 320-330 stopni Celsjusza. Później przez specjalne wymienniki ciepła ta gorąca woda, no jest tak gorąca, z bardzo wysokim ciśnieniem, zmienia się w parę. Para kręci turbiną, turbina kręci generatorem, mamy energię elektryczną. W Marii mamy tych stopni tak pod 90, może 100, też przy troszkę zwiększonym ciśnieniu. I jej celem nie jest produkcja ciepła, to ciepło powstaje jako ten produkt uboczny, tylko produkcja bardzo gęstego strumienia neutronów. On jest mniej więcej 1-2 rzędy wielkości wyższy niż w takich olbrzymich reaktorach. No i te neutrony jesteśmy w stanie później wykorzystać do tych celów, o których mówiłem. Jest też różnica wielkości, no reaktor jądrowy, taki produkujący mniej więcej gigawat energii elektrycznej, czy blok jądrowy produkujący
gigawaty energii elektrycznej, ma mniej więcej 3 gigawaty mocy cieplnej. Maria mocy cieplnej ma 30 megawatów. Tak? Gigawat to 1000 megawatów, więc tutaj ta moc jest dużo, dużo, dużo mniejsza. A czy mógłbyś podać na jakimś przykładzie właśnie, jak produkuje się jakiś z tych właśnie radiofarmaceutyków, jak to się ładnie nazywa? Bo to wydaje mi się, że fascynujące jest, ale też nie jest chyba tak dosyć powszechnie znane. No są trzy, znaczy pewnie więcej, jakby policzyć dobrze, ale powiedzmy, że trzy podstawowe metody ich produkcji. Jedna to jest metoda cyklotronowa, czyli w cyklotronie, takim innym urządzeniu niż reaktor, strzelamy protonami w stabilne izotopy, tych protonów tam przybywa troszkę więcej i one się robią protonododatnie, jak to się ładnie po polsku mówi, emitują określone spektrum promieniowania, ale to jest zupełnie inna grupa. Natomiast w reaktorach badawczych, bo w zasadzie tylko w badawczych się produkuje mniej więcej połowę tych substancji, robimy to na dwa sposoby. Jeden sposób jest dość zbliżony do tego poprzedniego. Wkładamy jakiś stabilny izotop niepromieniotwórczy i strzelamy w niego neutronami. Strzelamy w cudzysłowie, tak, bo te neutrony są w rdzeniu i nam z tą specjalną substancją przygotowaną oddziaływują. Ta substancja pochłania neutrony i zmienia się w postać promieniotwórczą, która emituje promieniowanie o określonym spektrum, określonej energii i je już możemy podawać pacjentowi, to pacjentce, a jest też grupa radiofarmaceutyków, które uzyskuje się po prostu z rozszczepienia, w zasadzie paliwa jądrowego, bo rozszczepienia uranu-235. Tak powstaje na przykład molibden-99M, z niego się już na miejscu w szpitalach tworzy, przepraszam, molibden-99, z niego na miejscu się w szpitalach już tworzy technet-99M, który się podaje pacjentom. I on służy do obrazowania medycznego, do scintygrafii, do, krótko mówiąc, do zaglądania, co mamy we wnętrzu organizmu. Tak, jeśli jakieś osoby chorują na przykład na raka, to jest bardzo częsta metoda diagnozowania przerzutów do kości, różnych tego typu rzeczy, ale oczywiście to dotyczy również wszystkich innych tkanek. Tak więc tymi substancjami możemy albo leczyć, albo wykrywać choroby. Więc jeśli chodzi o energię atomową, reaktory i nawet tą właśnie medycynę atomową, no to wszyscy tutaj myślę, że myślą o tym, co z odpadami, bo i oczywiście w reaktorze atomowym, ale też właśnie w tej medycynie nuklearnej, no są odpadki. I co się z nimi robi, szczególnie właśnie tutaj w Polsce? W Polsce oczywiście nie mamy jeszcze elektrowni jądrowej, więc nie mamy odpadów wysokoaktywnych, czyli wypalonego paliwa jądrowego, które przechowujemy i składujemy. Oczywiście troszeczkę takiego paliwa zużywa Maria, ale to są bardzo, bardzo nieznaczne ilości, więc możemy to właściwie pominąć. Natomiast przez to, że jesteśmy krajem stosunkowo rozwiniętym, wykorzystujemy medycynę nuklearną w terapii, w diagnostyce, moglibyśmy i mam nadzieję, że tak będzie wykorzystywać ją szerzej. No i wykorzystujemy też substancje promieniotwórcze w różnych innych celach, na przykład duża część takich zwykłych czujek dymu przeciwpożarowych zawiera Ameryk-241, zresztą taki sam, jak jest wykorzystywany do generatorów radiotermoizotopowych. No to tych odpadów średnio i niskoaktywnych mamy dosyć dużo. Umiemy się nimi zajmować. Od kilkudziesięciu lat działa w Polsce składowisko takich odpadów. Ono jest zlokalizowane w Różanie, to jest mniej więcej 80 km od Warszawy na północ. W dawnym carskim forcie, więc jeśli ktoś chciałby zwiedzić, to przepraszam koleżanki i kolegów z Złopu, to jest strasznie nudne miejsce, ale historycznie fajnie je zobaczyć. Nudne z tego powodu, że tam się nic nie dzieje. Są te odpady odpowiednio zabezpieczone w stabilnych pojemnikach, wszystko jest ogrodzone i tyle. Nie ma tam beczek ze szlamem, nie ma mutantów, nie ma takich rzeczy. Więc wiemy, jak się tym zajmować. Jak elektrownia jądrowa powstanie, to za kilkadziesiąt lat, bo to jest taki horyzont czasowy, będziemy musieli zbudować składowisko odpadów wysokoaktywnych. Tam będziemy składować odpady wysokoaktywne, czyli wypalone paliwo. Ale tego paliwa z kolei jest bardzo niewiele. Taki duży reaktor energetyczny zużywa rocznie, nie mówiąc dokładnie o masach, ale taką jedną naczepę od tira paliwa na rok. W porównaniu z elektrownią węglową, która zużywa
takiej samej wielkości, 3-4 wagony węgla na godzinę. Więc no, zajęcie się ciężarówką paliwa rocznie naprawdę nie jest problematyczne. Odwiedzałem takie przechowalniki w Japonii i w Szwajcarii. Tam duża część energetyki jądrowej wytwarzająca te odpady wytworzyła ich tyle, że przez kilkadziesiąt lat je można zmagazynować w jednej hali wielkości dużego dyskontu spożywczego. Mhm. Czyli no tutaj ze względu na to, czym się zajmujesz, absolutnie na pewno nie boisz się promieniowania i tego właśnie, czym tak wydaje mi się, że taka ogólna publika po prostu bardzo się przejmuje. Nie, no mieliśmy przed programem kłopoty z ustawieniem światła, ja nie świecę w ciemności niestety, mimo pracy od dekady w reaktorze jądrowym, więc wiemy, jak się przed promieniowaniem zabezpieczać. To promieniowanie nie ucieka na zewnątrz z elektrowni, nie ucieka z odpadów na zewnątrz i no, jesteśmy po prostu bardzo, bardzo bezpieczni. To jest naprawdę najbardziej bezpieczne źródło energii, tak samo bezpieczne jak odnawialne źródła energii jak wiatr i jak słońce. Mhm. No właśnie, a na czym dokładnie polega twoja praca? Jakbyś mógł nam powiedzieć, no, jak wygląda twój dzień, kiedy przyjeżdżasz do pracy w reaktorze? Zwykle piję kawę najpierw, bo nie lubię rano wstawać i muszę się obudzić, a później już w zależności od tego, co robimy. Ja głównie zajmuję się obliczeniami bezpieczeństwa. Przede wszystkim pracuję przy komputerze i z kartką papieru i staram się zamienić fizyczne zjawiska na równania matematyczne, później sobie wrzucić odpowiednie oprogramowanie, czy też napisać kod w jakimś języku programowania i to zamodelować. Uczestniczyłem też w tworzeniu różnego rodzaju instalacji badawczych, na przykład od 2 lata już temu stworzyliśmy ze współpracownikami i współpracowniczkami taką specjalną kapsułę do testowania materiałów i ich sposobu zachowywania się pod wpływem intensywnego pola promieniowania i bardzo wysokiej temperatury, bo osiągnęliśmy ponad 1000 stopni Celsjusza. No i od czasu do czasu uczestniczę też w różnych eksperymentach, które są w naszym reaktorze na bieżąco przeprowadzane. Także bardzo, bardzo różne rzeczy w zależności od tego, co akurat robimy. Troszkę taka specyfika pracy w reaktorze badawczym, no, nawet zupełnie, a nie troszkę, jest inna niż w elektrowni jądrowej, bo w elektrowni jądrowej tak naprawdę nic się nie dzieje. No, tam jest dokładnie taka sama praca. No tak to wiem, że może głupio to brzmi, ale taki normalny dzień pracy operatora reaktora jądrowego polega na tym, że on przychodzi do pracy, oczywiście patrzy na wszystkie wskaźniki, ale nie bez powodu bardzo często w nastawniach blokowych są akwaria z rybkami. One są po prostu po to, żeby na czymś móc zawiesić wzrok. Przez 8 godzin o zmianę nic się nie dzieje, a w reaktorze badawczym no, dzieje się bardzo dużo rzeczy przez to, że tam są stale prowadzone różnego rodzaju eksperymenty z jego użyciem. Mhm. No i właśnie a propos eksperymentów, przejdźmy może teraz do tematów kosmicznych, bo to jest na pewno coś, co bardzo intryguje mnie i tutaj widzów i słuchaczy More Space. I moje pierwsze pytanie jest takie, czy reaktor Maria mógłby wytworzyć paliwo do RTG, czyli tego radioizotopowego generatora termoelektrycznego? No tutaj RTG są już no, stosunkowo powszechnie wykorzystywane w sondach kosmicznych, łazikach marsjańskich, NASA jako źródło energii. Właśnie w kosmosie, szczególnie tam, gdzie daleko w dalszych rejonach Układu Słonecznego, gdzie po prostu promieniowania słonecznego już za bardzo nie ma. Więc czy w Polsce moglibyśmy zrobić takie paliwo? Tak, moglibyśmy. To jest dość skomplikowany, wielofazowy proces. On wymaga nie tylko reaktora jądrowego, ale też specjalnego zaplecza badawczego. Reaktor mamy, no zaplecza niestety nie mamy. I nawet był pomysł, on jeszcze żyje, więc mam nadzieję, że to się zrealizuje, żeby Maria była obok belgijskiego reaktora badawczego BR2, jednym z dostawców plutonu 238 i Ameryku 241 do produkcji, nie do produkcji, tylko właśnie do RTG, do generatorów radiotermoizotopowych. Sama zasada fizyczna robienia tych substancji jest dosyć prosta. Tak? No, Ameryk 241 uzyskujemy bezpośrednio z przerobu wypalonego paliwa jądrowego. Jego jest w tym paliwie dość niedużo, bo o ile pamiętam, w takim wypalonym paliwie jest go mniej więcej 0,05%. A
ale w reaktorze mamy mniej więcej 100 ton paliwa na rok, więc to te 500 troszkę tego wyjdzie. Przy tym tam też trzeba odpowiednio uzyskać oczywiście dobrą czystość i tak dalej, więc to nie jest takie łatwe. Natomiast no, produkcja plutonu 238 jest nieco trudniejsza. Jego uzyskujemy bądź z Ameryku 241 w różnych procesach, bądź z Neptunu 237. Neptun 237 też powstaje z wypalonego paliwa jądrowego, też powstaje go dość niedużo, ale ten Neptun 237 trzeba później już ponownie napromienić w reaktorze jądrowym, o ile pamiętam, tylko około 5% Neptunu 237 przechodzi w pluton 238. Więc to są fizycznie niby proste, ale dość skomplikowane chemicznie, dość skomplikowane technologicznie, wielofazowe procesy, wymagające odpowiedniego zaplecza badawczego. Takiego zaplecza niestety w Polsce nie ma. Odtworzenie możliwości amerykańskich w zakresie plutonu 238 przez kilka lat kosztowało po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie. No więc to są tego rzędu kwoty, żeby jakieś rozsądne ilości tego paliwa produkować. Przepraszam, nie paliwa, tylko no, paliwa w zasadzie, tak, tylko nie do reaktorów, tylko do generatorów. No właśnie, bo tutaj dotknęliśmy tego tematu. Czym tak naprawdę różni się to paliwo w elektrowni atomowej od tego paliwa, materiału w RTG? No to są inne substancje, ale przede wszystkim chodzi o to, że RTG ma inną zasadę działania niż reaktor jądrowy. W reaktorze jądrowym chodzi nam o to, żeby substancje uran-235, uran-233, pluton-239 rozszczepić. I rozszczepiając uzyskujemy dość dużo energii, mniej więcej 200 megaelektronowoltów rozszczepienia. Natomiast w większości, bo nie we wszystkich generatorach radiotermoizotopowych, tych, w którym źródłem ciepła bezpośrednio jest substancja promieniotwórcza, to jest pluton-238 bądź ameryk-241. Od razu mówię, że pluton-238 i pluton-239 to są zupełnie różne substancje i nie da się ich produkować razem. Uzyskujemy z jednego rozpadu, bo ono się samoczynnie rozpada, tam jest rozszczepiamy. W plutonie-238 to jest, o ile pamiętam, 6 megaelektronowoltów z rozpadu, czyli 30 kilka razy mniej. I to pali, ta substancja samoczynnie się rozszczepiając generuje ciepło. To ciepło jesteśmy w stanie zamienić poprzez zjawisko Seebecka bądź inne rodzaje zjawisk, czyli powstawania ładunków elektrycznych na styku dwóch przewodników, z których jeden z jego końców tego półprzewodnika ogrzewamy. Jesteśmy w stanie to z niestety fatalną sprawnością do kilku procent zamienić w energię elektryczną. No ale z drugiej strony taki RTG ma tą właściwość wspaniałą, że po prostu przez dziesiątki lat może produkować energię i takie sondy, na przykład Voyager, nadal po prostu działają, mimo że zostały wysłane w kosmos bardzo, bardzo dawno temu. Tak, bo tutaj ogranicza nas jedynie, znaczy nie jedynie, ale przede wszystkim czas półrozpadu takiej substancji. Pluton 238 ma, mówię z głowy, ale chyba 87 lat okresu półrozpadu, co oznacza, że stopniowo rozpadając się, wytwarzając ciepło tej substancji mamy coraz mniej. Po 87 latach zostanie połowa. Ameryk 241 ma lat więcej, chyba około 430, więc można go wykorzystywać dłużej, ale ma no ten minus, że oprócz promieniowania alfa, które jest bardzo łatwo ekranować, wytwarza troszkę promieniowania gamma, a już nawet pomijając ładowanie takiego paliwa przez ludzi, bo można to odpowiednio osłonić, tych ludzi odpowiednio osłonić, no elektronika takiego promieniowania nie lubi, więc tutaj też nie trzeba odpowiednio ekranować, ale też Ameryk wytwarza kilkukrotnie mniej ciepła z jednego rozpadu niż pluton, ale były też RTG zasilane reaktorami jądrowymi. Takie produkowali przede wszystkim Rosjanie, ale też Amerykanie jedną taką satelitę z reaktorem podpiętym do RTG wysłali w kosmos. Mm-hmm. No to jest właśnie idealne chyba przejście do następnego tematu, takiego bardzo gorącego tematu w tej chwili, czyli do tej informacji, która niedawno się pojawiła o tym, że NASA połączyła siły z agencją DARPA
I już w 2027 roku ma przetestować na orbicie Ziemi po raz pierwszy w historii nuklearny cieplny silnik rakietowy. O co tutaj chodzi? Jaka jest właśnie różnica między nim a RTG? Jaka jest różnica? RTG wytwarza energię elektryczną, natomiast tą energię sobie później możemy wykorzystać do zasilania czujników, zasilania elektroniki. Nawiasem mówiąc, mamy też coś takiego jak Radiation Heating Unit, czyli takie malutkie grzałeczki, które tylko grzeją nam elektronikę, nie dostarczają energii elektrycznej. Natomiast w tych napędach rakietowych zasilanych reaktorami jądrowymi chodzi o to, żeby reaktor był źródłem ciepła. To źródło ciepła umożliwia nam podgrzanie, to się chyba propelent nazywa, ja nie jestem ekspertem od techniki rakietowej, tylko od reaktorów, ale podgrzania tej substancji pędnej, którą zasilamy silnik, i poprzez jej podgrzanie do odpowiedniej temperatury jesteśmy w stanie wytworzyć ciąg. I o ile w takich klasycznych napędach rakietowych używa się, to już ty lepiej ode mnie będziesz wiedział, ale generalnie spala się różne substancje. Za pomocą utleniacza, poprzez ich spalenie uzyskujemy odpowiedni ciąg, no to tutaj nie mamy spalania, tylko taką substancję po prostu ogrzewamy. Więc na przykład jako propelentu używamy wodoru, nie mamy utleniacza, nie mamy tlenu. Ten wodór podgrzewamy nawet do 2000 stopni Celsjusza i ten wodór, wylatując nam z dyszy, wytwarza ciąg, wytwarza impuls i pozwala nam na używanie takiej rakiety. Plus takiego napędu jest taki, że jak sobie wcześniej rozpisywałem równanie impulsu właściwego, on zależy między innymi od gęstości substancji, no i wodór ma bardzo niską masę cząsteczkową, więc jest wielokrotnie z tego punktu widzenia pod kątem wytwarzania impulsu właściwego lepszą substancją niż te, które utleniamy, więc spalamy. Mhm. Więc ten silnik właśnie nuklearny, cieplny, no, wydaje się bardzo być obiecujący. Dzięki niemu rakiety mogłyby manewrować właśnie w okolicach Księżyca, no i po prostu też na orbicie. Tutaj dlatego tym się bardzo interesuje amerykańskie wojsko. NASA chciałaby bardzo szybko polecieć na Marsa. Mówi się nawet, że nie wiem, moglibyśmy polecieć w 45 dni. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo szybko. Natomiast tak naprawdę jeszcze ani razu w historii takiego napędu nie przetestowano na orbicie, natomiast prace nad tym pomysłem już trwały od kilkudziesięciu lat. Był taki słynny projekt na przykład NERVA w USA. Czy mógłbyś nam opowiedzieć troszeczkę więcej na ten temat? Tak, w projekcie NERVA stworzono kilkanaście, nie pamiętam dokładnie ile reaktorów. Żaden z nich nie poleciał, to wszystko były testy naziemne, ale reaktorów połączonych z silnikami rakietowymi i faktycznie te silniki zostały przetestowane na Ziemi. One wytwarzały, miały bardzo fajne parametry, które umożliwiłyby wykorzystanie ich w lotach kosmicznych. I z punktu widzenia takich reaktorów, z jakimi mam do czynienia na co dzień, czyli bądź to badawczymi, bądź to wytwarzającymi energię elektryczną, no to te reaktory do projektu NERVA były nomen kosmiczne, bo zupełnie inne temperatury, zupełnie inne materiały, zupełnie inne rzeczy. Tu no, najprostsza rzecz, tak, chłodziwem w większości, w zasadzie we wszystkich reaktorach energetycznych jest woda, no, przez to, że woda nam się nie pali, nie wybucha, nic, można się poparzyć, tak, zamknięte w grubej puszce, raczej nam to nie grozi, no to tutaj wykorzystywano wodór. No, przepuszczanie wodoru przez rdzeń reaktora, podgrzewanie do 2000 stopni z prędkością kilkunastu kilogramów na sekundę, kiedy to wszystko wibruje, drga, to jest naprawdę kosmiczna technologia i co dziwniejsze z punktu widzenia inżyniera zajmującego się bezpieczeństwem, stosunkowo też bezpieczna, bo okazało się, że te reaktory, no, dobrze działały. Było kilka wypadków na poligonie, wypadków w sensie, że coś złego się stało, tam nie ucierpiał, jeden z tych reaktorów eksplodował, kilka się zapaliło, ale mimo wszystko wyszło, że to były dość bezpieczne konstrukcje, mogące bezpiecznie polecieć w kosmos, mogące bezpiecznie taką rakietę
zasilać. Nawiasem mówiąc, w latach 50. też rozważano, no to taki troszkę może happy engineering, ale zasilanie samolotów latających normalnie w atmosferze reaktorami jądrowymi. Też je przetestowano, żaden z nich nigdy nie poleciał. Ten pomysł zarzucono szybciej, no bo rozwinęliśmy technikę rakietową i to w atmosferze ziemskiej przy dość ograniczonych jednak odległościach działa lepiej. No ale jeśli chodzi o kosmos, to mamy przetestowane te technologie. Niestety ten projekt zakończono w 1973 roku. Później były jeszcze co najmniej dwa projekty amerykańskie, ale już wyłącznie takie badawczo-rozwojowe bez testowania. No więc tą wiedzę z 1973 roku pewnie w dużej mierze trzeba zdobyć od zera, bo w technice niestety jest taki, ja w swojej codziennej pracy tylko doświadczam, że choćby były najlepiej przeprowadzone badania, eksperymenty, prace konstrukcyjne 30-40 lat temu, no to odkopywanie tej wiedzy z kartonu wsteczkami po prostu, tak, to wszystko było zapisywane, drukowane, bądź nawet pisane na maszynie i przepisywanie tego przy zupełnie nowych wymaganiach bezpieczeństwa, zupełnie nowych przepisach, zupełnie innych wytycznych, no to jest męka. Więc tak jak mówię, nie znam się na technice rakietowej, ale z punktu widzenia inżyniera reaktorowego ten termin 27 wydaje mi się troszkę może nazbyt optymistyczny, tak to ujmę. Zwłaszcza jak popatrzymy jeszcze na finanse, jakie za tym stoją, bo projekt NEVA kosztował mniej więcej 14 miliardów dzisiejszych dolarów i pod jego koniec oszacowano, że jakby dołożyć kolejne 7, no to możemy dojść do etapu prototypu, który byłby w stanie być przetestowany, polecieć, a ten grant, który uzyskała NASA i DARPA, to jest około 500 milionów dolarów. Więc tu mamy 21 miliardów, tu mamy 500 milionów, troszkę jest to inny rząd wielkości. Mnie jako tutaj obserwatora tego, co się dzieje w badaniach eksploracji kosmosu, opóźnienia absolutnie nie dziwią, znaczy smucą i robię się trochę niecierpliwy, ale no nic nie mogę na to poradzić, więc owszem, pewnie to jest bardzo taki optymistyczny scenariusz, natomiast i tak wydaje mi się, że to jest świetna informacja, że takie prace będą prowadzone i od razu też w tym komunikacie, kiedy ogłoszono tą współpracę i ten projekt, mówiono też o tym, że tak naprawdę ten drugi stopień rakiety, który właśnie będzie testował ten silnik nuklearny, to będzie tak naprawdę takim latającym stanowiskiem testowym, no bo właśnie tak naprawdę do końca nie można przetestować tego w warunkach ziemskich z różnych przyczyn, również też właśnie kosztów, bezpieczeństwa i tak dalej, bo to, co właśnie wyrzuca z siebie taki silnik, trzeba byłoby pewnie właśnie jakoś przechwytywać, magazynować, nie można by było tego tak po prostu sobie do atmosfery wypuścić, no a w kosmosie możemy to zrobić, więc tutaj ten projekt DRACO będzie po prostu takim latającym stanowiskiem testowym na orbicie Ziemi. Natomiast jedno z pytań, które sobie tutaj przygotowałem do tego wywiadu, było właśnie takie, na które troszeczkę tu już właśnie odpowiedziałeś, że no bo jeśli myślimy o reaktorze atomowym, no to myślimy też oczywiście o chłodzeniu. Zwykle takie reaktory atomowe, szczególnie te w elektrowniach atomowych, no buduje się gdzie? Przy rzece, przy jakimś jeziorze, przy morzu, właśnie żeby mieć dostęp do tej wody jako tego chłodziwa. Natomiast no, w kosmosie tego nie będzie. Więc tutaj mamy ten wodór, a z drugiej strony właśnie wiemy, że w warunkach ziemskich wodór jest bardzo, ale to bardzo wybuchową substancją. Więc jak jest możliwe stosowanie właśnie wodoru do chłodzenia w kosmosie, skoro no, na Ziemi wiemy, że tak to jest niebezpieczna i nieuchwytna substancja? Czy tutaj chodzi o brak tlenu? Tak, zgaduję, tak, no, że wodór bez tlenu nam się nie zapali, w kosmosie nie mamy tlenu, więc to nam nie grozi. Natomiast to było bardzo duże wyzwanie w tych testach przeprowadzanych na Ziemi. Po pierwsze, no, wodór najłatwiej jest magazynować w postaci ciekłej, tak, więc musimy go schłodzić krogenicznie do odpowiednio niskiej temperatury.
No i zwłaszcza na Ziemi musimy go stale mieć, stale go dostarczać do włączonego reaktora po to, żeby mimo wszystko go chłodzić. Co najmniej jedna z tych usterek polegała na tym, że ten wodór w zasobniku się skończył i ten reaktor nie miał już być jak chłodzony. Natomiast tak, no wodór tu poza tym, że jest tym propelentem, bezpośrednio ten reaktor będzie chłodził. Na Ziemi same reaktory najczęściej są chłodzone wodą, choć nie tylko. No, Brytyjczycy budowali też reaktory chłodzone dwutlenkiem węgla. Mamy pojedyncze, ale mamy eksperymentalne reaktory chłodzone ciekłymi metalami, na przykład eutektyką potasowo-sodową. Musiałem sobie w głowie oznaczenia chemiczne na słowa przełożyć. I właśnie taką eutektyką były chłodzone te reaktory zasilające generatory radiotermoizotopowe w satelitach. Natomiast to ciepło z tego chłodziwa, które chłodzi reaktor, też musimy jakoś odebrać. Taki, no, o ile w silniku rakietowym to jest łatwe, bo ten wodór sobie już tu wyleci na zewnątrz. Tam już się w kosmosie sobie spokojnie schładza, no to przy jakimś takim reaktorze właśnie generującym energię elektryczną, czy to w satelicie, czy to w jakiejś przyszłej bazie, czy stacji kosmicznej, no musi być jakoś chłodzony. No i kosmos jest dość nieprzyjemną substancją jako dolne źródło ciepła, czyli substancją, no, otoczeniem, tak, jako dolne źródło ciepła, czyli właśnie ta część silnika cieplnego, która odbiera ciepło, no bo jest próżnią, próżnia dość niechętnie odbiera ciepło. Więc na Ziemi po prostu wykorzystujemy to, że no, paruje nam woda, skrapla nam się woda i to fajnie odbiera ciepło. A w kosmosie no, zazwyczaj się używa jakichś specjalnych odpromienników, które to ciepło są w stanie sobie wypromieniować na zewnątrz. No i do samego chłodzenia rdzenia, no już w tych reaktorach, które miałyby generować energię elektryczną, też raczej nie będziemy wykorzystywać wody, tylko raczej to będzie właśnie ta eutektyka sodowo-potasowa, bądź ciekły ołów, bądź ciekły sód, bądź jakaś inna substancja, zapewne metaliczna. A co jeśli chodzi o rozmiar, bo no, reaktor atomowy no, to jest wielkości jakiegoś budynku, tak przynajmniej w takiej powszechnej wyobrażeniu. No a tutaj okej, no, rakiety, szczególnie te większe, no, nie są małe oczywiście, no ale jednak mamy ograniczenie wielkości. Czy no, buduje i stosuje się też takie małe objętościowo reaktory atomowe? Tak. Jesteśmy w stanie zbudować reaktory o naprawdę przeróżnej gęstości mocy. I żeby teraz podać przykład. Taki reaktor energetyczny, taki jak powstanie w Polsce, one są wszystkie dość mocno zbliżonej wielkości, jest zamknięty w zbiorniku o wielkości, strzelam z głowy, 12 na 4 metry. Tak, w takiej beczce 12 metrów wysokości, 4 metry w średnicy. I tam jest mniej więcej 3,5 gigawata ciepła. Się nie. Natomiast te reaktory testowane właśnie w projekcie Rover, który był elementem NERWy, również osiągnęły do takiej samej mocy, do takiego samego poziomu mocy, mniej więcej 3,5 gigawata, wielkość miały 130 cm na 80 cm. Także taka kapsułka wielkości beczki, tak, generująca 3,5 gigawata. To są naprawdę niesamowite gęstości mocy. Dzięki temu no, one dość niedużo ważą. Samego paliwa jądrowego tam jest do kilkuset kilogramów. Oczywiście waży też całe otoczenie, ważą wszystkie osłony, ważą też substancje, które to moderują, ale jest to wszystko mimo wszystko dość niewielka wielkość. No i zdecydowanie mniejsza niż te reaktory, które stosujemy na Ziemi, mimo dość zbliżonego poziomu mocy. Musimy chyba też jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo charakterystyczna i różniąca RTG od takiego silnika jądrowego właśnie w kosmosie. To jest to, że RTG no, jakby wytwarza tą energię ciągle i nie jesteśmy w stanie jej zmniejszyć, zwiększyć, modelować. Natomiast w takim silniku jądrowym moglibyśmy, tak? Moglibyśmy nawet zatrzymać generowanie tej energii, czy generowanie właśnie ciągu rakiety. Tak. Przetestowano to na Ziemi, mimo tego, że tam no, osiągane są temperatury do 2000 stopni Celsjusza,
Wiemy, że to się da włączyć i wyłączyć w sposób bezpieczny. I robi to się w bardzo szczególny sposób, bo wodór, który chłodzi nam taki reaktor napędowy, jest jednocześnie moderatorem, czyli substancją spowalniającą neutrony. Im bardziej mamy spowolnione neutrony, tym łatwiej nam przebiega taka reakcja jądrowa rozszczepienia. I im więcej podajemy wydatku masowego wodoru, tym ten reaktor jest lepiej moderowany i przez to jest też samosterowny, czyli zwiększając ten wydatek bądź zmniejszając, już możemy sterować mocą takiego reaktora. I to jest jedna z dwóch metod. Drugą równolegle stosowaną metodą jest stosowanie, chciałem powiedzieć, przyzwyczajenia prętów sterujących, ale tutaj wybrano raczej bębny sterujące. Już mówię, o co chodzi. W takim klasycznym reaktorze naziemnym, tak go nazwijmy, mamy wkładane w zależności od typu, od góry bądź od dołu, takie długie, kilkumetrowe, dość cienkie pręty, pochłaniające neutrony. Im je bardziej zagłębiamy, tym one bardziej pochłaniają neutrony. Im neutrony są bardziej pochłaniane, tym reaktor ma mniejszą moc. Możemy go tak też wyłączyć. No ale trzeba je ponad ten rdzeń wysunąć, no więc potrzebujemy z góry dość dużo miejsca. Tak, żeby to miejsce ograniczyć w takiej rakiecie, no, która jakąś tam wysokość ma, ale też no, ma inne elementy niż reaktor. W tych wszystkich reaktorach, które bądź te poleciały w kosmos jako te produkujące energię elektryczną, bądź w tych, które testowano na Ziemi jako przyszłe napędy, zastosowano bębny sterujące. I to działało tak, że może to pokażę, nie wiem, czy to dobry pomysł, najwyżej dubla zrobimy. Zastosowano coś takiego, że tu mamy reaktor, tu mamy dookoła bębny sterujące. Z jednej strony taki bęben pochłania neutrony, a z drugiej strony je moderuje. No i w zależności od tego, jak taki bęben obrócimy, a tych bębnów naokoło mamy 6-8, tak w ten sposób możemy z jednej strony sterować ucieczką neutronów z rdzenia, to jak coś ucieknie, to nie powoduje reakcji jądrowej, a z drugiej strony możemy je pochłaniać. Także wygląda to w ten sposób. Co ciekawe, testowano też, jak oddziałują na siebie dwa reaktory znajdujące się bardzo blisko siebie, bo tutaj naukowcy nie byli pewni, czy neutrony z jednego reaktora nie przejdą do rdzenia drugiego reaktora. Byli pewni, że przejdą, ale nie byli do końca pewni, jak bardzo to wpłynie na jego pracę. I wiemy, że dwa reaktory no, pracujące koło siebie oczywiście oddziałują na siebie, ale w bardzo, bardzo niewielkim stopniu. Stąd też już wiemy, no, że hipotetycznie takich reaktorów mogłoby być w takiej rakiecie kilka no, podłączonych do mniejszych silników. Powiedz mi jeszcze tylko, jak się nazywał ten metal, który mógłby być wykorzystywany do chłodzenia reaktora? Albo ołów, albo ciekły sód, albo eutektyka sodowo-potasowa, czyli tak zwany NAK. Tam są też inne możliwości. Na przykład pierwszy na świecie reaktor prędki był chłodzony rtęcią. To akurat może nie jest najlepszy pomysł, ale dużą część substancji można do tego wykorzystać. Chodzi o to, żeby taka substancja, żeby taki metal, no najlepiej, żeby się nie aktywował, żeby się nie robił promieniotwórczy pod wpływem oddziaływania neutronów, żeby miał stosunkowo, chciałem powiedzieć stosunkowo wysokie, ale z punktu widzenia tego napędu raczej stosunkowo niskie temperatury topnienia, kilkuset stopni. No i żeby też miał określone parametry dotyczące go lepkości, przewodności cieplnej itd. Dalej. Zarówno reaktory chłodzone ciekłym sodem, jak i chłodzone ciekłym ołowiem, jak i chłodzone właśnie tą eutektyką sodowo-potasową na Ziemi działały. Chłodzone sodem i chłodzone NAK-iem były reaktory cywilne, chłodzone ołowiem były chociażby chyba tylko co radzieckie okręty podwodne typu Lira bodajże, ale też są plany nad produkcją, może nie tyle produkcją, ale wymyśleniem i skonstruowaniem cywilnych reaktorów chłodzonych taką substancją. No to ma jedną wadę, zwłaszcza w odniesieniu do tych reaktorów chłodzonych ciekłym ołowiem. Ołów ma dość niskie temperatury krzepnięcia. Jak ktoś sobie kiedyś robił, czy dostał bojowe zadanie od taty czy od wujka, żeby zrobić ciężarki do wędkowania, no to wie, że ten ołów już na patelni sobie można stopić. I jak taki ołów nam zastygnie dookoła reaktora, a to się zdarzało radzieckiej flocie wojennej, no to dobry reaktor jest do wyrzucenia wtedy. Więc raczej tego się już nie stosuje.
Tego się nie wyklepię, jak to. Nie, 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 ale bardzo ładnie zastyga ołów, fajnie też od razu robi za osłonę przed promieniowaniem i takie reaktory w całości się wyjmuje. Zresztą w ogóle reaktory z okrętów wojennych się wyjmuje w całości, się nie rozkłada na części, tak jak w reaktorach cywilnych. Są specjalne składowiska, zupełnie osobne, no bo one są przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim, gdzie takie reaktory w hali sobie leżą w całości, oczywiście bez paliwa wewnątrz. Mhm. No i na zakończenie jeszcze chciałbym dopytać o tą współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, bo do tej pory jeszcze do niedawna właściwie chyba wszystkie sondy kosmiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej no właśnie wykorzystywały raczej panele słoneczne do generowania ciepła, czy do generowania prądu, do generowania energii. Natomiast chyba teraz zmieniły się plany co do zasilania na przykład łazika marsjańskiego Rosalind Franklin i właśnie ten łazik dostanie raczej RTG. Natomiast nie wiem, czy dostanie ten właśnie RTG od Amerykanów, czy my sami go wytworzymy gdzieś tutaj w Europie, ale teoretycznie, potencjalnie jest taka opcja, aby właśnie reaktor Maria pomagał w tym procesie. Tak, tak, jest to możliwe. To już zależy wyłącznie od tego, jak, krótko mówiąc, Polska Agencja Kosmiczna i polski rząd będą lobbować w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oczywiście wymaga to też pieniędzy. No taki program polegający na dojściu do testowego napromieniania, czyli testowego wytworzenia, taki, to chodziło konkretnie o Ameryk-241 i substancji, nie kosztuje specjalnie dużo. My to oszacowaliśmy bodaj na około 200 tysięcy euro na 3 lata. No natomiast też pytanie, co Polska w ramach tego projektu miałaby robić? Czy to miałoby być wyłącznie napromienianie i odsyłanie do przerobu do Belgii tej substancji i tamten Ameryk byłby później odzyskiwany z paliwa, bądź pluton 238 odzyskiwany ze specjalnych takich, to nazywamy tarczami do napromieniania, czyli no, specjalnych kształtek, które wkłada się i później wyjmuje to napromienianie z reaktora, czy też no, mielibyśmy ambicje też częściowego tworzenia tego u siebie na miejscu. I taki projekt ma też bardzo dużo wspólnego, bardzo dużo, mówiąc ładnie po polsku, bardzo dużo synergii, chociażby z medycyną nuklearną, bo posiadając specjalny ciąg technologiczny, jesteśmy w stanie też produkować znacznie większe portfolio substancji leczniczych na miejscu, niż jest to w tej chwili w stanie zrobić Polatom, czyli ten zakład, który w ramach Narodowego Centrum Badań Jądrowych produkuje finalne substancje lecznicze. Tak więc jest to jak najbardziej do zrobienia. No, pytanie właśnie, jaka dokładnie rola, jeśli by to doszło do skutku, jaka dokładnie rola Polski w tym programie miałaby być. No i też pytanie, czy Europejska Agencja Kosmiczna zdecyduje się na Pluton czy na Ameryk. Tutaj dłuższy czas była mowa o Ameryku. Z tego co wiem, finalnej decyzji jeszcze nie podjęto. Każde z tych rozwiązań ma plusy, ma minusy. Ameryki Pluton 238 jest dokładnie tak samo. Z jednej strony łatwo, a z drugiej strony trudno wykonać, więc tu decyzja już jest bardziej technologiczna, co jest bardziej potrzebne. No i to takim dziwnym zrządzeniem losu Europejska Agencja Kosmiczna by wykorzystywała Ameryk, a NASA wysyła sondę pod tytułem Europa Clipper, więc tak, więc tutaj jest taki historyczne jakieś takie zrządzenie losu i taka zamiana miejsc, o, tak bym to nazwał. Natomiast czy ja dobrze zrozumiałem, że teoretycznie, jeśli właśnie w świerku wykorzystywano by, znaczy gdyby stworzono możliwość robienia właśnie tego RTG, to technologie i pewne procesy, które by zostały do tego wykorzystane, później mogłyby być wykorzystane do tworzenia większej gamy leków?
Tak, przy czym no nie mówimy o całym RTG, bo RTG no to jest skomplikowane urządzenie, którego tylko pewnym elementem jest ta grzałka, krótko mówiąc, Plutonu bądź z Ameryku. No to chociaż robienie całości też jest jak najbardziej w Polsce osiągalne. To, no, mówimy w przemyśle jądrowym, że coś nie jest techniką rakietową, tak jest no, rocket science i jak najbardziej zrobienie czegoś z stylówku bizmutu i okablowanie nie jest właśnie, nie jest rocket science. Punktu widzenia. Tak, no chociażby molibden 99 odzyskuje się ze specjalnych tarcz, które są de facto paliwem uranowym. Trzeba mieć specjalne laboratorium chemiczne, określony ciąg technologiczny, specjalnych komór gorących. Komóra gorąca to jest taki odpowiednio osłonięty boks z manipulatorami. I taki ciąg technologiczny mógłby też być wykorzystywany do robienia właśnie tego, bo paradoksalnie, oprócz posiadania reaktora o odpowiednich parametrach fizycznych, my taki reaktor Maria posiadamy, kluczowe jest posiadanie bardzo zaawansowanego laboratorium chemicznego, które w określonych procesach chemicznych jest w stanie te finalne produkty z tych substancji, które napełniamy w reaktorze, uzyskać. Więc tu jak najbardziej mogłoby się jedno przyczynić do drugiego. Podam może przykład. No w tej chwili Mawia jest czwartym bodaj największym producentem molibdenu 99 na świecie, ale wygląda to tak, że nasz partner przesyła nam gotowe tarcze, my te tarcze napromieniamy i napromienione tarcze odsyłamy z powrotem do partnera. No, nie powiem, gdzie on dokładnie jest, ale to jest dość odległy kawałek Unii Europejskiej. No, idealną sytuacją byłoby to, gdyby coś takiego było na miejscu, no, zwłaszcza kiedy po pandemii i różnych innych nieprzyjemnych rzeczach wiemy już, no, że kluczowe procesy technologiczne, kluczowe procesy produkcyjne warto jednak mieć na swoim terenie. I żeby było śmieszniej, bo tu jeszcze może dopowiem, ten partner to przetwarza na tym drugim końcu Unii Europejskiej, po czym przetworzone produkty przesyła z powrotem do nas, bo Polatom z molibdenu 99 produkuje generatory wodotechnetowe. Także jest to no, dość skomplikowany ciąg logistyczny, który można by z korzyścią dla pacjentów usprawnić. Więc mam nadzieję, że tak się stanie i kiedyś będziemy mogli jako Polska właśnie współpracować w tym projekcie. Dziękuję Tobie również bardzo serdecznie, szczególnie za Twój czas wakacyjny, który poświęciłeś tutaj dla nas na wyjaśnienie nam tajemnic techniki atomowej. Dziękuję bardzo.